Witam Ciebie na kanale Budowniczy Doman. W tym filmie zajmiemy się tynkiem mozaikowym na zewnątrz. Tynk mozaikowy zazwyczaj stosuje się na cokołach, klatkach schodowych, jako lamperia w szkołach itp. itd. ze względu na to, że ma dosyć dobrą wytrzymałość na ścieranie. W tym przypadku wykonujemy tynk mozaikowy na elewacji, w podcieniu, przy głównym wejściu do budynku użyteczności publicznej. Pracę wykonuję razem z moim tatą we dwóch. Wybraliśmy tynk mozaikowy firmy Weber, jakkolwiek to się wymawia. Dzień wcześniej zagruntowaliśmy klej elewacyjny gruntem przeznaczonym pod tynk mozaikowy również tej samej firmy. Przesekł sobie przez całą noc i tak jak widać nakładamy tynk mozaikowy. Po otwarciu wiaderka mieszamy zawartość, aby podnieść żywicę z dna, żeby wszystko się ładnie wymieszało. Można dolać wody, my też tak robimy, ale nie więcej niż zaleca producent. A wszystko macie na opakowaniu poinstruowane. Tynk nakładamy krótką blachą, kończąc ruchami podobnymi do gładzenia gładzi wewnątrz. Zauważymy, że tynk mozaikowy lekko zaczyna podsychać. Jeszcze raz go na sam koniec wygładzamy, aby powierzchnia była jak najbardziej możliwie gładka. My używamy do tego blach, które są, że tak powiem, już wyśmigane. Pozaokrąglone mają końcówki, końce i krawędzie, aby nie robić różnych śladów, zatr i tak dalej. Można tą pracę porównać do ruchów, które się wykonuje przy stiuku czy przy mikrocemencie. Jak wspomniałem, na sam koniec wygładzamy, co zobaczycie w dalszej części filmiku.
Tak jak widać, jeszcze kilka ruchów końcowych wygładzenia tynku mozaikowego. Proszę o komentarze, subskrypcje, nic z ciebie to nie kosztuje. Daj znać, czy ci się podobało.